Noże mieli goście, szelde, trzmiewa, świętane i na naszą ostatnią uroczystość pięknie zapraszamy. Będzie trochę śmiechu, będzie trochę łez, ale się nie martwcie, bo w życiu już tak jest. Coś się zaczęło, a coś się skończyło, najważniejsze, że razem nam dobrze było. To wspaniałą uroczystość słoneczka tańcem rozpoczynają i do jego obejrzenia serdecznie zapraszają. Mogę za czas zacząć.
byłam bardzo przestraszona, mocno mamy się trzymała. Chociaż wstyd się teraz przyznać, często łezkę w oku miałam. Gdy w przedszkole witałem jako maluch spłakany, nie mówiłem dzień dobry i trzymałem się mamy. Pani prędko nam pomogła, była dla nas bardzo miła. Przytuliła, pogłaskała, nogą mamą dla nas była. Bardzo się wszystkiego bałam, byłam smutna, zagubiona. W końcu byłam całkiem mała, teraz mogę śmiało stwierdzić, piękne chwile tu spędziłam. Rzeczy ważnych, pozytywnych właśnie tu się nauczyłam. Yeah.
tej pobaczasz i cóż powie cię ojcze leciało, rok szkolny minął jak witam sam. Lecz to wielka niesłychanie, gdy starszakiem cię zostanie, wtedy wszystko trzeba wiedzieć, pięknie bajkę opowiedzieć, narysować, tańce śpiewać, na nikogo się nie gniewać. Znać zasady wychowania, pilnie uczyć się czytania. W głowach wiedza zostać musi, choć lenistwo często kusi. Yeah.
dzisiaj jest dzień ważny. Wszyscy o tym wiemy, bo my, sześciolatki, do szkoły idziemy. Żegnamy przedszkole i dobre w nim chwile, kiedy na zabawie dni mijały mile. Panią dyrektor żegnamy serdecznie i prosimy o uśmiech jej miły. Niech zapomni w dniu podziękowania, żeśmy wiele kłopotu sprawili. Składamy pani dyrektor kwiaty i uśmiech wdzięczności za dni spędzone z nami, pełne słońca i radości. Pani Ewelina smutno na nas patrzy. Zły ocie jak gdzieś w bukieciu, bo to pesy wielki zakręt w naszym nowym, małym życiu. Żegnaj pani ukochana, dziś to pożegnanie. Nauczyłaś nas tak wiele, było dla nas przyjacielem. Dziękujemy naszej pani, że codziennie z nami była i że uczyła nas nowych wierszy. Pajek, co ubrać, jak się najeść, jak się umyć, jak się kłaniać i biegania i skakania. Kto wycierał kurze i czyścił dywan cały? Kto herbatki nam szykował i na leżakach pan zapinował? Oczywiście pani Asia, której pięknie dziękujemy i za nasze częste psoty przeprosić chcemy. Panie kucharki, nasze milutkie, wszystko gotują, bardzo są smutkie. Zupki, kotlety, pyzy, leczuszki, jakie to dobre, widzę twaruszki. Za te smaczne dania dzisiaj dziękujemy i w całym Lęborku polecać je będziemy. Pięciolatki tu zostają,
posłą jeszcze trochę mali. Żegnamy koleżanki, miłych kolegów żegnamy. Wy zostajecie jeszcze z przedszkolu, a my rok szkolny powitamy. Będziemy teraz już pierwszą klasą, może najlepszą ze wszystkich klas. Żegnaj się w szkole, żegnaj na długo. Teraz już szkoła powita nas.
sierpień w szkole. Same szóstki wciąż zbierajcie. A co dało wam przedszkole, dobrze w sercu zachowajcie. Miło było razem z wami, bawi się tu zabawkami. Teraz mama szuka z koła, więc głosem dzwonem woła. Dla was kole książki nowe, klasy, ławki już gotowe. Nowe panie będą uczyć, pisać, czytać, wiersze mówić. Wszystko jego w nowej szkole, wspominajcie też przed szkole. Jego tańca i humoru zresztą dzieci wam ze szkolą. Kiedy będzie wolny czas, prosimy, odwiedzajcie nas. Na dalszą drogę życia lecę całe wielkie słowa. Proszę, dziękuję, przepraszam i wszelczuję zachowań. Niech dobry do widzenia, niech ci obce nie będzie. Na duchu miejsce szkolu, wspominaj go wszędzie. Chociaż jestem trochę mała, do pożegnania stresaków pani nie wydała. Do widzenia wam stresacy, bądźcie w szkole i grzeczni mili. I pamiętajcie, abyście nam wstydu nie zrobili. Niech wam szkole jak ze szkolu słodko płyną chwile, bo już za rok, gdy my podeszniemy, za wami do szkoły pobiegniemy. Było nie mało, codziennie jedną przejmował czas. I cóż powiecie, on przeleciało, 4 lata minęły jak widać czas. Przedstawienie już skończone, żegnamy wszystkich was. Każdy pójdzie w swoją stronę, lecz wspomnijcie dobrze nas. Ja myślę, że zanim powiem te kilka słów, to poprosimy rodziców o wielkie brawa dla was i Państwa.
powiedziane, zostało przez Was już właściwie wszystko. Były życzenia, pożegnania i wzruszenia. A teraz też Noja i Pani Eweliny kolej. Posłuchajcie uważnie. Kochane dzieci, drodzy rodzice, koleżanki. Przez kilka lat codziennie rano wędrowaliście do naszego przedszkola. Tu bawiliście się i uczyliście. Tutaj poznawaliście litery, cyfry, wiersze i piosenki. Nauczyliście się pięknie malować, mówić pierwsze słowa po angielsku. Niektórzy z Was lubią czytać, inni rysować lub śpiewać. Każdy ma swój mały talent. Wierzę, że w szkole będziecie nadal rozwijać swoje zdolności. Życzę Wam, by każdy dzień był wielką przygodą, a wędrówka po krainie wiedzy sprawiała Wam wielką radość. Bądźcie poszukiwaczami skarbów, które są ukryte w tajemniczej krainie szkoły i wiedzy. Serdeczne podziękowania kieruję do Was, drodzy rodzice, za Wasze wsparcie, pomoc i zaufanie, jakie okazaliście naszej placówce i wszystkim pracującym tu pracownikom. Liczyło się nie tylko Wasze wsparcie finansowe. Najważniejsza była Wasza obecność w życiu przedszkola podczas uroczystości, imprez, wycieczek, zajęć otwartych i pikników. Dziękujemy, że mogliśmy na Was liczyć i życzymy, by w szkoły, do których trafią Wasze dzieci, były miejscem podobnie otwartym jak nasze przedszkole. Pięciolatki pozostają w grupie Słoneczka. Drodzy, życzę Wam, by po wakacjach w tej najstarszej grupie nadal z zapałem byście zdobywali wiedzę i z ochotą poznawali otaczający świat. A przed Wami wielka szansa na reprezentowanie naszego przedszkola w różnych konkursach i uroczystościach. Drogie Panie Ewelinko, Joasiu, pragnę Wam serdecznie podziękować za ten trud przez wiele lat w grupie Słoneczka, za kreatywność i pasję, z jaką wykonujecie swoje obowiązki. Dzięki Waszej aktywności nasze przedszkole cieszy się uznaniem rodziców. Za dbałość o bezpieczeństwo dzieci, za Waszą życzliwość serdecznie dziękuję. Dziś dzieciom, rodzicom i za chwilę Paniom życzę, by wakacje upłynęły w zdrowiu, radości, obfitowały w podróże i przygody. Pamiętajcie, że przedszkole dało Wam skrzydła, a Waszym zadaniem jest je rozwijać. Dziękuję bardzo. Ja nie ukrywam, że jest to dla mnie też taki moment dość wzruszający, ale postaram się odczytać też z kartki, będę się troszkę posiłkować kilka słów do moich podopiecznych. Kochani, ktoś kiedyś powiedział, że życie składa się z powitań i pożegnań. To zdanie możemy z pewnością przytoczyć dzisiaj. Pamiętam, jak niedawno witaliśmy się w Maluszkach, kiedy przekraczaliście próg przedszkola. Pełni ciekawości, energii, ale też niepewności. Wasze pierwsze dni były pełne łez, ale też uśmiechu i radości. A dziś nadszedł dzień pożegnania. I patrząc na Was teraz, widzę, jak wiele się zmieniło. Staliście się silnymi, samodzielniejszymi i bardziej pewnymi siebie małymi ludźmi. W przedszkole stało się dla Was drugim domem. Mam nadzieję, że te wspólne lata będziecie wspominać z uśmiechem na twarzy. Teraz kilka słów podziękowań. Kochani rodzice, serdecznie dziękuję za wspaniałą obecną współpracę, za zaangażowanie w życie przedszkola i naszej grupy. Pani dyrektor, dziękuję za dobre słowo i wszelkie wsparcie. No i mojej kochanej pani Asi za bycie u mojego boku i codzienne wsparcie i nieocenioną pomoc. Ale przede wszystkim dziękuję moim kochanym słoneczkom za uśmiech, za radość i pamiętajcie, że sukces nie zawsze oznacza osiągnięcie najwyższych wyników. Pamiętajcie, co zawsze Wam powtarzałam. Nie mów, nie umiem, zanim nie spróbujesz. Tak? Dziękuję bardzo. Dzisiaj dzień podziękowań. I pożegnam w imieniu wszystkich rodziców tu zebranych i tych, których nie ma,
bo na przykład nie mogli przyjść. Dzisiaj nasze dzieci żegnają się z tym miejscem, w którym zawierały pierwsze przyjaźnie, gdzie uczyły się czytać, liczyć oraz doskonale się bawiły. To miejsce nie spełniłoby swojej roli, gdyby nie było w nim całego zespołu pracującego, który z wielkim poświęceniem i troską wykonuje swoje zadania. Dziękujemy pani dyrektor, która świetnie kieruje całym zespołem, to nie lada wyzwanie. Serdeczne podziękowania dla pani wychowawcy, pani Eweliny, za wielką cierpliwość, niesłychaną wyrozumiałość, przekazaną mądrość, wielkie serce, za trud włożony w kształtowanie naszych dzieci, za przygotowanie ich na różne życiowe zdarzenia. Dziękujemy pani Asi za pomoc, opiekę i życzliwość. Dziękujemy również panią kucharką, osobom, które dbały o czystość tego miejsca, o higienę, bo od nich też dużo zależało, żeby nasze dzieci były w tym miejscu bezpieczne i były bezpieczne. Drodzy rodzice, ziarno zostało zasiane w naszych i w naszych rękach. Jest teraz, by dzieci poprowadzić dalej. Tutaj uwaga, małe ogłoszenie. Drogie dzieci, szanowni państwo, okazało się, i tutaj zapewne zgodzą się z nami wszystkie dzieci, że zdobywanie wiedzy może być niezwykłą przyjemnością i wielką przygodą. Teraz proszę na 3-4 głośne dziękujemy. 3-4 dziękujemy. 3-4 dziękujemy. 3-4 dziękujemy. Tu zapraszamy do nas tych z was, którzy najbardziej są zaangażowani w życie grupy i przedszkola. Dzisiejszym podziękowaniem na pamiątkę chciałbyśmy wszyscy wyrazić to właśnie tą wdzięczność za współpracę. Zapraszam panią Agatę Sadło. Zapraszam panią Natalię Falitarską. Zapraszam panią Dagmarę Woźniak. Zapraszam panią Krystynę Garską. Zapraszam panią Joannę Piłpińską. Teraz dzieci otrzymają dyplomy i swoje nagrody. To zapraszamy Jagódkę. Karolinka Ładu.
Nie, 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 nie